Dzień dobry, witajcie wszyscy serdecznie. Mam okazję występować tutaj dzisiaj przed wami na zaproszenie organizatorów, którego tylko jednego organizatora udało mi się poznać, Rafała, którego nie widzę teraz nigdzie tutaj, gdzieś tam sobie poszedł, no ale mam nadzieję, że przynajmniej was uda mi się przez chwilę zabawić. Pewnie znaczna część z tych rzeczy, które będę miał okazję wam powiedzieć, nie spodobają się wam, ale nie szkodzi. Nie wszystko musi się podobać. Druga istotna informacja jest taka, że w drugiej części będę chciał wam powiedzieć mniej więcej, co w 2016 roku może się wydarzyć lub nie i czy można na tym zarobić. A to dlatego, że cała prezentacja, całe to wystąpienie tutaj moje przed wami ma taki roboczy tytuł: co nie wydarzy się w 2016 roku i dlaczego na tym nie zarobisz. O myśleniu szybkim i błędnym z symptomami słonia i kurczaka w inwestowaniu indywidualnym i grupowym. No, to jeszcze takiego tytułu nie było na tym spotkaniu, prawda? Wszyscy mówili analiza techniczna, wzrosty, spadki, co się będzie działo za chwilę, co się będzie działo za 5 minut, a ja powiem o symptomie słonia i symptomie kurczaka. Ale oprócz tego jeszcze na początku powiem parę słów o sobie. Nazywam się Paweł Cymcyk, mam okazję w tej chwili być prezesem Związku Maklerów i Doradców i prowadzić jeszcze swoją firmę, która się nazywa DNA Rynków. Jest też od razu to strona i blog DNA Rynków, gdzie co tydzień, co poniedziałek mówię o tym, co się dzieje na rynkach. Przy czym to jest takie podsumowanie gospodarcze tego, co się wydarzyło i opowiedzenie o tym, co się może wydarzyć, co może najbardziej wpłynąć na rynki w najbliższym tygodniu. Taka prasówka poniedziałkowa, bym powiedział. Takie 7 minut o tym, co się stało i mniej więcej 6 do 7 o tym, co się może wydarzyć, co najbardziej wpływa. Ostatnio też publikowałem tam podsumowanie 2015 roku i prognozę na 2016, więc dla was taka trochę rozbudowana część tych prognoz. Mam nadzieję, że wam się za bardzo nie spodoba. Bo jak się spodoba, to będzie problem. To będzie znaczyło, że wszyscy myślą tak samo. Jak wszyscy myślą tak samo, to jest dokładnie ten sam problem, że w ogóle niewiele się myśli. I odnośnie swojej strony, odnośnie swojego bloga i swojej działalności, myślę, że warto jeszcze dodać to, że w 2014 roku, w zasadzie za 2014 rok, DNA Rynków zostało wybrane ekonomicznym blogiem roku, więc mogę się pochwalić, że przynajmniej pod tym kątem ocenienia przez profesjonalistów udało mi się wybić z rynku. Wybić tak samo jak wam pewnie się staracie się wybić ponad tą przeciętność, tą rynkową, żeby faktycznie być lepszym, zarabiać więcej, szybciej, wygodniej. No to o tym, czy to możliwe, czy się uda, to ja się z wami paroma słowami jeszcze podzielę. Jeżeli chodzi o wcześniejsze moje działania, to miałem okazję pracować w sumie i na rynku walutowym, i w funduszu inwestycyjnym, wcześniej ING TFI, teraz NN TFI, i jeszcze po drodze w Xelion Doradcy Finansowi jako analityk tam produktów inwestycyjnych i w AZ Finanse jako taka osoba, która doradzała bezpośrednio osobom i doradcom, co robić, kiedy zrobić i jak zrobić. A więc spełniałem definicję doskonale analityka, którą wy pewnie wszyscy macie. Czyli analityk to jest osoba, która doskonale potrafi ci wytłumaczyć, dlaczego jego prognoza z wczoraj się nie sprawdziła. No i ja starałem się robić to całkiem nieźle. W sumie często można mnie tam gdzieś zobaczyć w telewizji, w prasie, w radiu, odnośnie tych komentarzy, co się dzieje i w którą stronę ten rynek może pójść. W górę, czy w dół, w bok. No i ogólnie, co będzie w danej chwili najważniejsze. Sam zrobiłem licencję maklera papierów wartościowych jeszcze w 2007 roku, a w 2013 licencję CFA. Więc jakbyście mieli pytania odnośnie czy maklerów, czy doradców, CFA-ów, czy też pracy w korporacji inwestycyjnej, to jednym i drugim chętnie się z wami podzielę. Ale to w drugiej części, bo jeszcze w jednej części chciałem wam powiedzieć, że na samym DNA Rynków też mam okazję inwestować. Trochę można powiedzieć tak jak wy, tylko że ja inwestuję w portfelu DNA Rynków na platformie Saxo Banku, tam bodajże przez Saxo Trader Go, gdzie inwestuję no, w sumie na rachunkach demo. A więc teraz taki pomór powinien być jaki leszcz, no nie? Jaki leszcz. Jak wszyscy szkoleniowcy, tak. To, co mi na moje potrzeby akurat ten rachunek w zupełności wystarcza, tam kilkadziesiąt tysięcy instrumentów, z których i tak 90% w ogóle nie użyję, bo nie miałbym najmniejszego powodu, żeby akurat inwestować w jakąś, tak, we wszystko naraz, w jakiś egzotyczny instrument. A do tego wszystkiego element demo jest o tyle wygodny, że choć z drugiej strony to może wyglądać jak szkoleniowcy tylko na demo inwestują, nie inwestują na prawdziwych pieniądzach, to moim zdaniem demo ma gigantyczną przewagę. Taką,
że pozwala pozostać obiektywnym. Jeżeli już ktoś zajmuje pozycję na prawdziwym rynku, to nie jest obiektywny. A najgorszy jest taki analityk, który sam inwestuje i mówi, że no, jego analiza jest niezależna. Jeżeli sam inwestuje, to jest sam święcie przekonany, przecież nie powiedziałby nic innego. Więc to bardzo mocno pomaga. I tu na wstępie mogę powiedzieć, że jeżeli byście pytali, no a w co ty inwestujesz? No to ja inwestuję w lokaty. Takie dobre 85% to są lokaty. I to w zupełności mi wystarcza. Bo nie tu widzę tą przewagę, tylko przewagę w tym, że można wtedy faktycznie powiedzieć, że jest się niezależnym. I te porady, które, czy też prognozy, które stara się, które tworzy się w trakcie, pod tym względem nie mają takiego obciążenia, no ale ja już to wybrałem, ja już to zainwestowałem, ja już w sumie wiem, co kupiłem, teraz tylko potrzebuję znaleźć argumentację, dlaczego to zrobiłem. No i to jest wtedy, i wtedy to jest duży problem. Tak, wtedy to jest duży problem. Mi na platformie, ja to inwestuję tam bodajże na tej konkretnej platformie od października, w sumie od listopada, ale to są głównie ETF-y, to są głównie no, częściowo akcje, i ostatnio doszły CFD, ale to tak naprawdę w części marginalnej. A tym jakby ktoś chciał spróbować, moim zdaniem do takiego inwestowania spokojnego w zupełności to wystarcza. U Was nie wiem, jaka platforma rządzi przede wszystkim, bo tak po ekranach niespecjalnie w tej chwili widzę, ale pewnie... A, no ta rządzi. To jest łatwiej. Wtedy może byłoby łatwiej to porównać, gdybym też miał z tym styczność. Mi to w zupełności w DNA wystarczyło. No... Ale demo to nie zawsze był element taki, w którym ja miałem okazję uczestniczyć. Przez w sumie pierwsze 2 lata, 3 lata swojej fascynacji rynkami finansowymi na początku, czyli takie 2005-2007, no to też byłem po tej samej stronie monitoracowej. Czyli takie dobre kilka, czasem... Zwłaszcza kilkanaście godzin spędzania przed monitorem i spoglądania na wykresy, szukania punktów wsparcia, oporu, czy teraz euro-dolar, teraz czy kabel, czy teraz kiwi, co teraz będzie grane, gdzie będzie najlepiej, czy może Kataryna i tak dalej, i tak dalej. Było tego sporo i byłem po tej stronie nawet profesjonalnie, bo w funduszu walutowym BFI, w którym miałem okazję pracować, też prowadziłem takie analizy, też no, pod tym względem starałem się dołożyć swoją cegiełkę do bycia lepszym na tym rynku. Przy czym chciałoby się powiedzieć, że tak jak Cezar mówił, przybyłem, zobaczyłem, no i on jeszcze kończył, zwyciężyłem. Po tych 3 latach ja poszedłem. Byłbym zdecydowanym megalomanem, mówiąc, że zwyciężyłem, bo na tym rynku moim zdaniem nie da się zwyciężyć, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, uważam, że byłem w zdecydowanie lepszej sytuacji niż wy jesteście. Z bardzo prostego powodu. W latach 2004-2007, kiedy ja zaczynałem tą fascynację rynkami, kiedy też Forex był absolutnie najważniejszy, no bo to był ten czas, kiedy po bardzo długim okresie stagnacji na ogólnie na rynkach, tam 2002-2004, niewiele się działo, wszyscy przerzucali się na kontrakty terminowe, wszyscy przerzucali się na waluty. I tylko wtedy ja byłem w dużo lepszej sytuacji niż wy. A wiecie dlaczego? Z bardzo prostego powodu, bo wtedy nie można było mieć dostępu do platformy, dostępu do zleceń, dostępu do informacji z każdego miejsca na świecie. Nie było tak szeroko dostępnego internetu mobilnego, nie można było sprawdzić sobie kursów w komórce albo w telefonie, tylko trzeba było czasem fizycznie sobie zrobić przerwę. Jak się szło pod prysznic, to rzeczywiście tam nie było tego internetu. Teraz nie ma takiej potrzeby. Możesz mieć pewnie prysznic, w którym będzie ci od razu kwotowania podawał. No, to możesz w końcu żyć tym rynkiem. Nic z tych rzeczy. Moim zdaniem nie ma nic bardziej błędnego niż stwierdzenie, że jak jestem cały czas, obserwuję cały czas, to w końcu wszystko wiem. Wtedy nie było tego problemu. Bo trzeba było sobie zrobić przerwę, bo trzeba było na chwilę odetchnąć, bo był czas, że można było przemyśleć przez moment, co naprawdę człowiek robi. Teraz, moim zdaniem, wy pod tym względem jesteście straceni, bo macie możliwość inwestowania zewsząd. Macie możliwość zawierania transakcji przez komórki, spoglądania na kursy, monitorowania bieżącego rachunku. No świetnie, tyle tylko, że to jeszcze bardziej wciąga. I w praktyce nie będziecie, moim zdaniem, w większości mieli takiego przebłysku, że kurde, coś robię nie tak, do momentu, kiedy faktycznie się rachunek nie wyzeruje.
No zawsze można oczywiście do niego dopłacać, to jest najlepsze, co można zrobić z rachunkiem, ale moim zdaniem to jest dość krótkoterminowa strategia. Więc w związku z tymi strategiami mam dla Was dwie wiadomości związane z naszym spotkaniem. Pierwsza, ważna. Nie powiem, jak zarabiać więcej. No bo wszyscy pewnie chcieliby teraz usłyszeć, no to co, to już odbicie? Już kupować? Może już teraz w końcu złotówkę warto kupić? Albo może w końcu tego jena, no może w końcu odbije? No, albo dolar może, w końcu zacznie mocniej zyskiwać. Nie powiem, jak zarabiać więcej. Jedna rzecz. Druga, ta dobra. Mogę Wam powiedzieć, jak zaoszczędzić. I to jest ten element, który Wam się nie spodoba. Bo moim zdaniem takie zaoszczędzenie w Waszym przypadku to oznacza przestanie inwestowania w sposób, w jaki to robicie. Tylko w ten sposób jesteście w stanie zaoszczędzić znaczną część czasu i pieniędzy w tym długim terminie. W krótkim każdy może mieć trochę więcej farta, szczęścia, może trafić. Ba, ja mógłbym zostać bogiem inwestycji dla przynajmniej jednego z Was. Bo jest nas tak na oko 32 osoby, więc byłbym w stanie dla jednej osoby przewidzieć bez problemu w ciągu najbliższych 5 minut, 5 sekund albo nawet 5 tygodni dokładne ruchy wybranej pary walutowej. I zadziałałoby to w bardzo prosty sposób. Po prostu podzieliłbym grupę na dwie osoby, jednej powiedział, że wzrośnie, drugiej, że spadnie. Tym, gdzie trafiłem, podzieliłbym znowu na dwie grupy i tak dalej, i tak dalej. Ta strategia doprowadziłaby do tego, że dla jednego z Was, swoją drogą, żadnych kobiet tu nie ma, tak? Dla jednego z Was byłbym bogiem inwestycji. No byłoby super, tylko że problem polega na tym, że ja jestem w stanie powiedzieć, że będę dla kogoś bogiem inwestycji, ale nie jestem w stanie przewidzieć dla kogo. Tak, szanowni widzowie, właśnie weszła pierwsza pani, aczkolwiek przyszła z aparatem, więc specjalnie chyba nie po to, żeby zainwestować, ale robić zdjęcia. Więc pierwsza informacja mogła Was zasmucić. Druga informacja powinna Was, może nawet Was trochę rozczarować. Ale jeżeli przynajmniej jedna osoba dzięki temu zarobi trochę więcej poprzez zaoszczędzenie tej gotówki, to już będzie sukces. Ale jeżeli mimo to powiecie, że dobra, nieważne, w sensie co jak co, ale ja będę tym wybrańcem. No bo ktoś w końcu, ustaliliśmy, że ktoś w końcu będzie tym wybrańcem, kto będzie trafiał. No to jeżeli nawet tak uważacie, to mogę Wam dać jeszcze jedną radę, która sprawi, że będziecie 10-krotnie lepszymi inwestorami. Poza tą radą numer 2, jeszcze jedna rada jest taka, że powinniście przestać tu przychodzić się spotykać. Tak. A dlaczego? Bo to, co sądzicie, że się dzieje, to, że grupa ma przewagę nad jednostką. No lepiej w grupie, no nie? W sensie raźniej. Lepiej się biega, lepiej się ćwiczy, na górę łatwiej wejść w grupie. No w sumie w grupie wszystko łatwiej. Ba, nawet zakupy grupowe są lepsze, no bo możemy mieć większą zniżkę. Tyle tylko, że w przypadku inwestowania, jaki Wy praktykujecie, odwrotne równanie jest dużo bardziej prawdziwe. W zasadzie nierówność jest dużo bardziej prawdziwa. Jednostka ma przewagę nad grupą, bo grupa niestety myśli tak samo. Powiela te błędy i sprawia, że wszyscy robią to samo. Efekt jest taki, że przez spotykanie się takie i wymienianie poglądów na temat tego, co wzrośnie, czy co spadnie, częściej popełniacie błędy. Wszystkie badania związane z inwestowaniem, które ja miałem okazję poznać, to takie, które sugerowały, że co jak co, ale inwestowanie w grupie, wprowadzenie komitetu inwestycyjnego, który będzie odpowiadał za wyniki zamiast jednej osoby, za każdym razem sprawia, że wyniki są gorsze. Więc Wasze spotkania tutaj, w moim odczuciu, sprowadzają się do tego, że nie poprawiacie tych wyników, że je pogarszacie. Ale oczywiście każdy może robić co chce, no bo możecie powiedzieć, nie, 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 nie masz racji. Co jak co, my jesteśmy inni, bo my mamy pasję. Bo my mamy pasję, wokół której się jednoczymy. Dzięki temu jesteśmy lepsi. Okej. Można tak uważać. To naprawdę nie jest problem, że mamy wspólną pasję i wspólną moc. Tyle tylko, że ta wspólna moc zamienia się we wspólne spoglądanie w dokładnie tą samą stronę. Wymienianie tych samych poglądów odnośnie
wsparcie, oporów, wskaźników, które stosujecie, miejsc, w których inwestujecie. To wszystko sprawia, że jesteście gorszymi inwestorami niż moglibyście być. W pojedynkę też nie mielibyście szans, ale tak nie macie szans, ale czujecie się raźniej. Tak. No i teraz należało powiedzieć, no uprzedzałem, żeby publika nie brała pomidorów, bo mogą zacząć rzucać prowadzącego. Na szczęście jeszcze żaden nie poleciał, więc pójdźmy dalej. Skoro jesteście pod tym względem gorsi, to możecie powiedzieć, no ale przecież ktoś zarabia, ktoś trafia, no ktoś w końcu zgarnia tą pulę. Ja miałem okazję widzieć jedno nagranie, to z tym słynnym milionem przelewanym z konta na konto. Rafała, prawda? Tak, dokładnie. To moglibyście śmiało powiedzieć, no dobra, mówisz, że nie mamy szans, a przecież mamy naoczny przykład. Da się? Ba, pewnie, że się da. Tylko w związku z tym mam jeszcze jedno proste pytanie dla was. Czy wiecie, kto to jest? Grupa odpowiedziała, dobrze, to Steve Jobs. No dobrze, to było proste. Założyciel w sumie największej firmy na świecie, chyba jeszcze według kapitalizacji największej, nie wiem jak po tych ostatnich spadkach, ale dość znana osoba, która faktycznie stworzyła coś nowego. No bez wątpienia gigantyczny sukces. I jeszcze jedna jest osoba, którą też powinniście kojarzyć. Czy wiecie, kto to jest? Również grupa trafiła dobrze. Mam nadzieję, że widzowie też wiedzą, kto to jest. To Bogusław Baksik. A więc też osoba, która stworzyła w Polsce w pewnym momencie, w latach 90., no w sumie gigantyczne imperium finansowe. Nie trwało ono specjalnie długo, ale stworzyła i pewnie na tamte czasy było jednym z największych imperiów finansowych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. No też swego rodzaju sukces w takim czasie zbudować coś de facto z niczego, no bo wtedy jeszcze w ogóle nie było tego takiego sektora jak finanse w Polsce, to też sukces. No i teraz mam pytanie, czy wiecie, co tych ludzi łączy? Zegarek. No, zegarek nie wiem. Przynajmniej u Baksika widać zegarek, u Jobsa nie. Zatem Apple Watch powstał dopiero po tym, jak Steve Jobs odszedł. Więc nie zegarek. Jakaś tam propozycja była choroby, tak? Inicjatywa ich połączyła, jest odpowiedź, że białaczka, że choroba. Nie, moi drodzy. Coś, co... Obydwaj zaczęli od zera, to jest dużo bliższa odpowiedź prawdy. Ale jest jeszcze jeden element, który ich łączy. Oni obydwaj byli adoptowani. I Steve Jobs był synem syryjskich imigrantów, który został oddany do adopcji. I również Baksik w swojej książce Ścigani też mówi, że został adoptowany. No to ja mam pytanie, dlaczego, skoro są takie ewidentne przykłady sukcesów adoptowanych dzieci, czemu ludzie nie ustawiają się w kolejce do domu dziecka, żeby być adoptowanym? No ewidentnie jest przykład, że namacalny, że można odnieść sukces. Trzeba tylko być oddanym do adopcji. No. Prosta sprawa, no nie? Tyle tylko, że zobaczcie, tu czujemy, no jak ewidentnie to nie gra, no nie? W sensie to jest jakaś głupota. W przypadku tych inwestorów, którzy odnieśli ten gigantyczny sukces, tak? Bańka zarobiona, jest fantastycznie, super, to jest dokładnie ten sam case. To jest dokładnie ten sam case, że to, czego nie widzimy, to nie widzimy tego. To z kolei widzimy, co to jest? Tak. Tak. To jest cmentarz. To jest grono tych wszystkim, którym się nie udało. A więc przy takim inwestowaniu, przy takim podejściu, to co widzicie, to widzicie te oczywiście świecące gwiazdy. Gratulacje dla wszystkich, którym się udało. Tylko to, czego nie widzimy, to nie widzimy całej masy, którym się nie udało. I tak jest i z inwestorami, tak jest ze sportowcami, tak jest z dziećmi z domu dziecka, znaczy adoptowanymi. No nie wszystkie odnoszą tak gigantyczne sukcesy, ale te świecące przykłady przyciągają. I ja nawet wtedy po opublikowaniu tej informacji o tym milionie dostałem od parę maili. Zobacz, na pewno oszukał. No gdzieś jest wałek. Powiedz mi tylko, gdzie jest wałek. I ja za każdym razem odpisywałem, jakby oszukał, to nie byłby problem. To naprawdę nie byłby problem. To byłoby w sumie coś
normalnego. Najgorsze byłoby to, że, o, że to może być prawda. I jeżeli tak jest, to to jest dokładnie ten case, który przyciąga, a jednocześnie totalnie umyka nam ten element całego cmentarzyska. Czegoś, czego, co się nie udało, co nie wyszło, co w praktyce się nie sprawdziło. Bo w teorii praktyka działa, w praktyce nie. I to jest dokładnie element, dlaczego czasem warto spojrzeć na cmentarz, żeby zobaczyć tych wszystkim, którym się nie udało być wiecznie młodym, wiecznie zdrowym, wiecznie z sukcesem, bo w końcu to się kończy. Jest parę przykładów, którym się udało, no może nie żyć wiecznie, ale takie przykłady też podobno są. Ale warto pamiętać o tych wszystkich, którym się nie udało i dopiero w tej skali mierzyć swoje szanse. Nie w skali tego, czy ktoś się otarł, kogoś to odniósł sukces, tylko w tej skali ilu ludzi po drodze tego sukcesu nie odniosło i jak dużą cenę za to zapłaciło. Więc w tym kontekście spójrzcie na swoje inwestycje. Ale skoro przecież wy siedzicie z tymi cyferkami, jesteście na co dzień, no zgaduję, że skoro nawet teraz część osób patrzy w monitory, to coś się dzieje, no jest w końcu 11:08, więc coś się musiało wydarzyć. Na pewno wiemy więcej niż o 11:07, bo na pewno przyszły jakieś newsy. No to skoro patrzycie tak na te wszystkie cyfry, to mam dla was bardzo prosty test. Z pewnością sobie poradzicie. Jesteście grupą wytrawnych osób, które spędzają nad cyferkami mnóstwo czasu, więc nie powinny mieć problemu ze znalezieniem rozwiązania na to zadanie. Co łączy ten ciąg liczb? Czas start. Klasyczna wymówka części grupy. Nie widzę, nie mam okularów. Tak. W każdym występuje czwórka. O. Lepiej, ale jeszcze do końca? Nie, to jest bardzo dobra odpowiedź. Mam nadzieję, że widzowie też zdążyli już zobaczyć, co jest bardzo proste. W tym przypadku wszędzie występuje cyfra 4. No to było banalne, no nie? No to teraz spróbujmy jeszcze raz. Mam nadzieję, że to się wszystkim udało, prawda? Bo tylko tutaj kolega z przodu powiedział, a ta reszta z tyłu tak intensywnie zaczęła szukać, czy ma buty, tak? A, zaczęła szukać okularu. Dobrze, druga część. Zróbmy tego testu. Co łączy ten ciąg liczb? Czerwone. Nie jest pierwsza odpowiedź nic, szanowni państwo. To jest zła odpowiedź. No poza tymi trzycyfrowymi, to byłoby zbyt proste. No, niektórym się nie chce podejść bliżej, znowu klasyczna wymówka. Zobaczcie, ile czasu zajmuje teraz znalezienie. Suma cyfr daje 4. Nie, to zła odpowiedź, więc mam nadzieję, że państwo przed telewizorami też jej nie udzielili. Proszę zobaczyć, ile czasu minęło. Teraz spójrzcie na zegarek, ile ludziom zajmuje czasu znalezienie bardzo prostego rozwiązania. Wszędzie trzy cyfry, jest powtarzane w kółko i w kółko. Widać, że ewidentnie kreatywność grupy padła, a to dopiero 11:08. No, jedziemy, panowie, jedziemy. Moc jest w was, tyle ludzi, no co się dzieje? Co łączy ten ciąg liczb? Kościół Jedi. Po odpowiedzi Jedi myślę, że możemy przejść do rozwiązania. Ciekawe, czy komuś z telewizorów się udało zobaczyć. Co łączy ten ciąg liczb? Bardzo prosta rzecz. W żadnej nie ma szóstki. Ale o, i teraz padła odpowiedź z grupy dokładnie taka, jaka powinna paść. No wszystko fajnie, tylko ja szóstki nie szukałem. Zgadza się. Dokładnie po to był ten test. Po to, żeby wam pokazać jedną prostą rzecz. Jak łatwo jest znaleźć coś, co jest przed nami, jak trudno jest zauważyć coś, czego nie ma, na co nie zwracamy uwagi. A co się dzieje na rynku, na którym wy inwestujecie? Zwracacie uwagę na coś, poziom wsparcia, poziom oporu, teraz jakaś średnia, to może teraz jakiś wskaźniczek sobie dorzucę. Na to zwracacie uwagę. I ile rzeczy jest takich, na których nie zwracacie uwagi? I w związku właśnie z tym, myślę, że śmiało można przejść do strategii słonia i kurczaka, bo pewnie część z was tą strategię słonia i kurczaka stosuje, a nawet o tym nie wie, bo to strategia, to w moim odczuciu jest stratygia, od strat. To jest taka
To jest to wszystko, to jest to, tu jest wszystko, co się kategoryzuje pod scalping, pod takie tam łapanie tych drobnych różnic. Tutaj wy to chyba określacie jako haratanie pipsów. To też mi utkwiło w głowie. Haratanie pipsów, tam scalping, ten swinging, łapanie tam tych resztówek. To wszystko to jest dokładnie zwracanie uwagi na to, co wiem, że jest i nie szukanie tego, czego nie zwracam, na co nie zwracam uwagę. A co ważniejsze, to jest strategia, z tych wszystkich wymienionych, to jest strategia, która zakłada eat like a chicken, shit like an elephant. Czyli jedz jak kurczak, dobre rzeczy mało, a jak są złe, to są solidnie złe. Te wszystkie strategie takiego właśnie łapania, haratania, skubania, skalpowania, to jest wszystko strategia eat like a chicken, shit like an elephant. Bo jemy pomalutku, ale jak się wydarzy coś, czego nie przewidywaliśmy w danej chwili, bo nie zwracaliśmy, bo ja nie szukałem szóstki. No ja nie szukałem, że jest coś teraz jeszcze istotniejszego, to z małych zysków robią się gigantyczne problemy. I to jest właśnie strategia słonia i kurczaka w inwestowaniu tym indywidualnym i grupowym. Dlaczego indywidualnie lepiej, a grupowo? Poczucie bezpieczeństwa jest większe. No bo wtedy wszyscy będą mieli problem, bo wszyscy będą myśleli tak samo. I jakże lepiej się czujemy, kiedy wszyscy mają gorzej. Jak wszyscy dookoła nas, no nie? Bo gdyby to tylko ja miałbym gorzej, to byłoby istotnie źle. A czasem może się wydarzyć coś, czego nie szukałem. To jest archiwalny slajd z maja 2010 roku. To był dzień, kiedy ten flash crash nastąpił na rynkach. I spadł tu Dow Jones, tam przykłady spółek Procter & Gamble, Accenture, które poleciały tam o... Rynek poleciał o 10% tu w daną chwilę, a potem tam poszczególne spółki pospadały, tak jak Accenture, nawet do zera. Co ciekawe, niektóre firmy, takie jak Procter & Gamble, czyli duży konglomerat, no to nie jest jakaś firma, która tam zajmuje się byle konsultingiem, oni naprawdę coś produkują, ona spadła tam w ułamek sekundy, no w chwilę, o 30%. Z 60 do 40. To kojarzycie, co produkuje Procter & Gamble? Co takiego produkuje? No, gruba powiedziała Pampersy, więc widać, czego najbardziej potrzebuje i co najczęściej kupuje. Tak, oprócz tego jest też wiele innych rzeczy, pasty do zębów na przykład, ale zgadza się, Pampersy też. I takich wydarzeń nie przewidzicie. No nie szukałem, że może się stać coś takiego. I powiecie, tak Paweł, ale to jest 2010 rok, od tego czasu wszystko się zmieniło. Teraz jest inaczej. O, cóż, teraz może wystąpić taki na przykład 23 kwietnia. To jest 2,5 roku temu, kiedy rynek, to jest z jednego dnia wykres S&P 500. W jednym dniu, a w zasadzie w jednej minucie rynek tąpnął o 1%. Ten 1% tąpnięcia to jest takie 130 miliardów dolarów kapitalizacji. I to tąpnięcie wywołał... Pamiętacie co? To tąpnięcie nie wywołało paniki, no bo było takie tąpnięcie i zaraz wróciliśmy z powrotem. Co wywołało spadek? Tak, dokładnie to była reakcja na tweet, 51 znaków tweeta z agencji Associated Press, gdzie była informacja o tym, że Obama jest ranny, bomba w Białym Domu, nastąpił wielki wybuch. To z chwilę później zostało zdementowane, tyle tylko, że ta chwila później niektórych mogła kosztować solidne pieniądze. No i teraz znowu powiecie, ale ja nie szukałem szóstki, ale ja nie szukałem, że akurat tam może, stamtąd może przyjść coś niespodziewanego. Niestety, wszystkie takie strategie zakładają, że takie rzeczy się nie wydarzą. Cóż, dzieją się. A ostatnie przykłady nawet dwóch dni, tam 4 stycznia, 5 stycznia i dzisiaj, 7 stycznia, tych solidnych tąpnięć pokazują, że takie wydarzenia mogą mieć miejsce. Ba, i mogą bardzo boleć. Bardzo boleć na rachunku i bardzo boleć tak psychicznie. No kurde, nie zwróciłem na to uwagi. Teraz to już będę tego Twittera Associated Press czytał w każdej chwili. No tyle tylko, że nie stamtąd musi przyjść to zagrożenie. Ta szóstka może się pojawić z zupełnie innego miejsca. No w związku z tym taka idealna informacja, taka piękna maksyma, która przyświeca wszystkim, no to nie dopuszczaj do dużych strat. Ja też na różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, konsultingach,
za każdym razem powtarzam, że moment rozpoczęcia inwestycji nie ma znaczenia. To zadawanie pytania, czy to już dziś warto, czy to teraz, a może jutro, a może otworzę pozycję za godzinę, albo dopiero za... dopiero za dwa dni, bo wtedy będę wiedział więcej, to nie ma żadnego znaczenia. Za każdą chwilę, teraz 11:17, to nawet za minutę nie będziecie wiedzieli, nie będziecie ani odrobinę mądrzejsi, co się wydarzy za kolejną minutę. Więc rozpoczęcie nie ma znaczenia. Znaczenie ma zakończenie inwestycji, bo to wtedy wiemy, czy są straty, czy są problemy, czy jest akceptowalna strata, czy jest faktycznie dużo gorzej. I te straty są jeszcze niżej. Efekt końcowy jest taki, że to wszystko daje się ubrać w ramy normalnego inwestowania, czyli to ograniczanie strat ma sens, ale przy takim długoterminowym inwestowaniu, przy takim łapaniu w każdej chwili i mówieniu, ja patrzę na wskaźnik taki, a śmaki, to nigdy, ale to nigdy nie będzie uwzględniało tych jednorazowych wielkich strzałów i wielkich spadków. Po prostu nie macie tylu wskaźników, nie macie tylu możliwości, ani nie macie tylu informacji, żeby wszystko uwzględnić. Zatem wtedy, no wtedy trzeba się pogodzić z tym, że okej, jem jak kurczak, ale w którymś momencie mogę mieć solidny problem. No i o tych problemach my na przykład w Związku Maklerów i Doradców mówimy na z kolei swoich spotkaniach i szkoleniach. Mamy coś takiego, co się nazywa Akademia Strategii Inwestycyjnych i tam coś, co dla Was byłoby pewnie obrazą. Jak można myśleć o inwestowaniu w takiej kategorii, no, paru miesięcy, albo przynajmniej paru lat. Nie, nie, ważne jest to, co się dzieje w tej chwili. No nie, my tam mówimy o czymś zupełnie innym. O tym, jak cykl koniunkturalny zdiagnozować, o tym, w którym miejscu tego cyklu koniunkturalnego faktycznie dane miejsce na świecie może być, o tym, jak zbudować sobie zdywersyfikowany portfel, ale taki długoterminowy, oparty o tym, o to, że nie musimy siedzieć non-stop przed komputerem, no i o tym, jak do tego psychologicznie podejść. A z tej części jestem przekonany, że Wy mielibyście bardzo dużo do powiedzenia, jak reagowaliście na swoje straty. I takie szkolenie też jest. Jest właśnie 22-24 stycznia tego roku, też tam kolejna edycja. Jest bardzo ciekawa zasada w nim wprowadzona, mianowicie każdy, kto w ostatnim roku poniósł strat na inwestycjach, to 10% strat na inwestycjach stanowi jego bonus na cenę tego szkolenia. Czyli jak ktoś pokazuje, że stracił x tysięcy, x złotych, to 10% z tego obniżamy tą cenę szkolenia. Dzięki temu ma okazję powiedzieć, dobra, zainwestuję w końcu w wiedzę. Padło pytanie, czy dopłacamy? Tak, oczywiście, w złotych dukatach, takich wirtualnych na rachunku demo, żeby w końcu się nauczyć. To jest sobie to porównanie. Więc jakbyście chcieli, śmiało mogę Was do tego zachęcić, chociaż zobaczyć, co tam ciekawego jest, na czym na pewno znacie się lepiej i bardziej. No, dzięki temu będziemy mieli okazję potem kolejnym razem o tym porozmawiać. A teraz, mając jeszcze dokładnie 20 minut, chciałem Wam powiedzieć o tym, co moim zdaniem w 2016 roku się nie wydarzy. No bo już powiedziałem Wam, dlaczego na tym nie zarobicie. To teraz powiem Wam, co się wydarzy i co się nie wydarzy moim zdaniem na ten 2016 rok. Będzie krótko i konkretnie. A akurat przynajmniej w dwóch częściach w tym zakresie, który dla Was bezpośrednio może być najbardziej interesujący. No, najważniejsza rzecz, gdzie wchodzimy w 2015, z 2015 roku? Jeżeli umieścić nastawienie inwestorów co do wszystkiego, akcje, obligacje, taka ogólna chęć do ryzyka, to możemy ustawić to na takim wahadełku. Od 1 powiedzmy do 5. No i tak jak z jednej strony umieścimy strach, no bo to oczywiście rynki kierują się strachem i czym? O, chciwość grupa doskonale analizuje. Widzi chciwość, dolary w oczach. Tak, z drugiej strony jest chciwość. Absolutnie. No to teraz, kiedy była ta ekstremalna chciwość tak dawno, dawno temu? To pytanie w kierunku tych starszych graczy, bo jest część osób młodych, więc może pewnie nie pamiętają. Kiedy była ekstremalna chciwość? W 2007 roku. W 2000 którym? U 7. O, no brawo, 2007. Nie przygotowywaliśmy się. Ale rzeczywiście, w sensie nie umawialiśmy się, ale widać, że tak było. Kiedy był ekstremalny strach? No w 2009, ten kiedy był taki dołeczek. No, za chwilę może się okazać, że to był dołeczek, zaraz będzie kolejny dołek. Ale jeszcze w 2011. No wtedy tam obniżono rating Stanów Zjednoczonych, trochę tak potrzęsło rynkami, wszyscy się przestraszyli. No zresztą polski rynek od tego czasu się nie może specjalnie podnieść. Ale potem w 2011 był 2012, był 2013, był 2014
I ja przez cały 2000, no przez cały dzień, od kwietnia 2015 roku pokazywałem, że 2015 rok jest dokładnie tutaj. Z bardzo prostego powodu. W 2015 roku mieliśmy rekordy na akcjach, rekordy na obligacjach. No cóż, niestety nie jesteśmy najważniejsi na całym świecie, żeby w Polsce były też tak wielkie rekordy, ale ogólnie kapitału nie brakowało. Rentowność obligacji była najniższa w historii. W większości krajów ze strefy euro była nawet ujemna rentowność na tych krótkoterminowych obligacjach, a akcje były rekordowo drogie. No to jak wszystko jest rekordowo drogie, to nie możemy być w innym miejscu niż w części pod tytułem chciwość. Stąd też w 2016 roku też ta chciwość może się utrzymywać, bo to nie znaczy, że musimy tak każdą kropeczkę zaliczyć za każdym kolejnym rokiem. Przy takim jednym miejscu możemy sobie dłużej postać, ale żeby wiedzieć, gdzie nastroje są, to one moim zdaniem w tej chwili są absolutnie tam. Stąd też widzimy teraz takie spadki, no bo skoro nastroje są bardzo na plus, to wystarczy delikatna zmiana sentymentu i się robi jakaś solidna korekta. Robi się solidna korekta. Grupa coś podpowiada, ale nie rozbijajmy tego dobrze idącego flow prowadzącego. Więc jakie elementy na 2016 rok moim zdaniem mogą być najważniejsze i będą najważniejsze, to takie trzy. Trzy podwyżki w Stanach Zjednoczonych, które będą w tej chwili w czerwcu, wrześniu i grudniu 2016 roku, a więc stopa sobie spokojnie dojdzie do 1% w Stanach. Mimo to będzie stabilny eurodolar, czyli wszyscy ci, którzy teraz mówią, że no musi spadać, przecież będzie tak, musi tak być. Moim zdaniem po takim gwałtownym spadku w 2014 roku, no 2014-2015, teraz będzie taka nudna stabilizacja. I trzeci punkt, na ropie będzie odbicie. Takie, ono nie musi być nominalnie duże. Wystarczy, że urośnie o $15, ale to jest wzrost o 50%. No to 50% to już jest solidna zwyżka. Nie chodzi o to, żeby urosło bardzo dużo nominalnie, ale ile urośnie procentowo. I teraz dlaczego tak, a nie inaczej? Otóż dlatego, że tak, stopy procentowe w Stanach już zrobiły ten pierwszy kroczek. Taka taktyczna, w zasadzie tektoniczna zmiana na rynkach nastąpiła. W grudniu, 16 grudnia, w mojej urodziny podnieśli stopy procentowe, dając prezent. Dziękuję serdecznie, życzenia poleciały z grupy. Więc łatwo będzie mi tę datę zapamiętać na bardzo długo. Podnieśli stopy i... No i co? I okazało się, że nic wielkiego się nie wydarzyło. Tak? To było tak mało istotne wydarzenie z punktu widzenia tego, jak wiele o nim mówiono, że aż dziwne. No, nic dziwnego. Zasadę kupuj plotki, sprzedawaj fakty wy doskonale znacie. Więc to jest dokładnie ten element. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty aplikowane do rzeczywistości. Te plotki o tym podniosą, w końcu podniosą we wrześniu, a może jednak w grudniu, a jednak w grudniu podnieśli. Plotki już były. No to teraz czas na sprzedawanie faktów. I pod te sprzedawanie faktów już teraz nie bardzo jest jak grać, bo zakładając, że będzie inflacja sobie dalej tam w Stanach sukcesywnie rosła, to stopy procentowe też będą rosły, żeby Fed mógł budować taką poduszkę powietrzną na wypadek jakby kiedyś w końcu przyszedł kolejny kryzys, bo on przyjdzie. Jesteśmy 7 lat po, no 6 marca, będziemy 7 lat po rozpoczęciu hossy w Stanach, więc w końcu ta hossa się skończy. Więc warto zacząć budować tą poduszkę, żeby mieć więcej miejsca na ewentualne potem obniżki. Więc pod tym względem uważam, że Fed podniesie stopy, bo już zrobił pierwszy krok, a po drugie jest w tej chwili bardzo jednomyślny. Mianowicie tu macie wykres tego, jak zgłaszane były zdania odrębne wśród członków Amerykańskiej Rezerwy Federalnej odnośnie stóp procentowych. I poszczególnych przewodniczących Fedu macie tam przez ostatnie 50 lat. Co się okazuje, ten obecny skład Amerykańskiej Rezerwy Federalnej w praktyce nie zgłasza żadnych zdań odrębnych. No co może oznaczać dwie rzeczy. Albo doskonale wszystko rozumieją, wiedzą co się dzieje i nie ma po co zgłaszać zdania odrębnego. Osobiście bardzo wątpię w taki rozwój wydarzeń. Albo drugie wytłumaczenie, naprawdę nie wiedzą do końca co się dzieje, więc w związku z tym lepiej iść wytyczonym torem i nie zgłaszać zdań odrębnych, no bo wtedy trzeba uzasadnić dlaczego zgłaszasz takie zdanie. No a skoro nie wiadomo, co się dzieje, to nie ma sensu ich zgłaszać. Ale ta jednomyślność Fedu powoduje, że w 2016 roku dużo łatwiej będzie już wprowadzać kolejne zmiany stóp. I te zmiany stóp będą miały znaczenie dla jeszcze jednego elementu. Poza samym podwyższaniem stopy trzeba część pieniędzy zabierać z rynku. Te poszczególne programy drukowania, 1, 2, 3 przez amerykański Fed, do poziomu, jaki jest wymagany w rezerwie,
mają gigantyczną w tej chwili lukę. I nieważne od tego, nieważne, niezależne czy będziemy schodzili do tego normalnego poziomu szybko na niebiesko, czy wolno na pomarańczowo linia, to jedno i drugie oznacza, że w 2016 roku trzeba będzie już zacząć mówić o tym, że ta część pieniędzy z rynku musi być wycofana. No i to w sposób naturalny może spowodować, że perspektywy dla Stanów pod tym względem trochę się pogorszą, perspektywy dla Europy przez słabe euro się poprawią. I efekt będzie taki, że mimo drukowania pieniędzy przez Europejski Bank Centralny, euro-dolar będzie tam sobie trochę w górę, trochę w dół, trochę w górę, trochę w dół. Ale to będzie ten czas, którego tacy inwestorzy jak wy szczególnie nie lubią. Bo najgorsza jest stabilizacja. Jak rośnie, to super, jak spada, to świetnie. A najgorsza, jak jest stabilizacja. No bo wtedy trzeba tak się bujać w tym trendzie. I dokładnie te dwa elementy mają szansę na to mocno wpłynąć. I padło pytanie z sali, znaczy w zasadzie sugestia z sali, że mamy siódmy rok. Siódmy rok Hossy, no to jak jest cykl siedmioletni, to on się w końcu musi skończyć. Otóż to do tych końców, to zobaczcie, słyszeliście pewnie o cyklu prezydenckim w Stanach, że w każdy trzeci rok prezydentury muszą być wzrosty. Ba, był też taki symptom piątkowy, że każdy rok kończący się na 5 musi być wzrostowy, bo przez ostatnie 50 lat nie było spadkowego. No i dokładnie dzień przed końcem roku, to jest wykres na dzień przed końcem roku S&P 500, on rósł o 0,2%. Ale ostatniego dnia spadł, więc zamknął ten wielki cykl wzrostowy, ten w sensie kończący się na 5, ten cykl prezydencki, też się tym razem nie sprawdził. Więc ta akurat siódmy rok wcale nie musi być ostatnim. Po prostu to się ładnie zgrywa ostatnio, ale to nie znaczy, że to się będzie powtarzało znowu. To, co jednak jest bardziej niepokojące, to że te ostatnie wzrosty na amerykańskim rynku, jako całego rynku S&P 500, no to ładnie wyglądają w szerokim ujęciu. Jak się tak wgryźć w szczegóły, to amerykański rynek przynajmniej połową swoich spółek, ta mediana spółek, w zasadzie spółka wyznaczająca medianę co do zachowania się rynku w 2015 roku, spadła o 10%. Czyli innymi słowy, większość rynku w Stanach spadło. No ale te największe podciągnęły do góry i dlatego duży rynek urósł, a jeżeli chodzi o całą masę, to to spadło. No u nas, na naszym polskim rynku jest odwrotnie, tak? Duże spadły, a małe zostały bez zmian. W Ameryce odwrotnie. Duże rosły, małe spadały. I to jest dużo bardziej niepokojąca oznaka ewentualnego dalszego wzrostu i rekordów w Stanach. Bo kiedy rosną tylko wybrańcy, a spada większość, no to to jest dokładnie taki symptom, jak o którym ja wam mówiłem w przypadku naszych gwiazd Jobsa i Baksika. Tak? Widzimy gwiazdy, ale zapominamy o tym cmentarzysku, tym, których się nie udało. To niestety jest akurat zła oznaka. Ale to nie jest efekt tego, że podniesiono stopy procentowe. To jest efekt dużo, moim zdaniem, dłuższej skali. Zobaczcie, tu też ten sam indeks. S&P 500. Amerykański rynek. I ostatnie nie 5 tygodni, nie 5 miesięcy, nie 5 minut, tylko 50 lat. I te 50 lat tutaj, to jest wykres akurat z początku 2015 roku, ale się za bardzo poziom nie zmienił, bo tylko urośliśmy 3% i spadliśmy 4%, więc się nic ciekawego nie wydarzyło. Skala jest logarytmiczna, żeby było widać wzrosty. A teraz na tej skali dobrze widać, kiedy następowali poszczególni członkowie, poszczególni prezesi Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Paul Volcker to 79 rok, bodajże 6 sierpnia 79 roku, kiedy został szefem Rezerwy Federalnej. 3 miesiące później amerykański rynek spadł o 15%. O te zapowiedzi, że będzie koniunktura chłodzona, że będą podwyżki stóp, że będzie walka z inflacją, wywołały na rynku tąpnięcie. Potem był Alan Greenspan. Tego już pewnie część z was pamięta. To z kolei 87 rok i tam bodajże czerwiec. I 3 miesiące po tym, jak on został wybrany szefem Rezerwy Federalnej i zapowiedział, że będzie chłodził koniunkturę, no to mieliśmy ten pamiętny krach z 87 roku. Takie totalne tąpnięcie, to jest ten czarny poniedziałek, tam poleciało wszystko. O 22-23% tak zleciało. No więc 3 miesiące, co się dzieje dalej? Dalej jest bardzo długa przerwa, bo dopiero kolejny szef Amerykańskiej Rezerwy Federalnej to Ben Bernanke, powołany w lutym 2006 roku. No i od czasu tego pana trzeba było czekać 2 lata, aż się wywrócił Bear Stearns, wywrócił się Lehman Brothers i zaczął się krach. No to teraz co się dzieje dalej? No teraz w końcu do tego grona dołącza Janet Yellen.
dołącza Janet Yellen, ale każdy z szefów rezerwy federalnej ma tylko jedno zadanie. No w zasadzie dwa. Jedno, schłodzić koniunkturę po poprzedniku, czym niestety wywołuje duże perturbacje, a drugie, jak już ją schłodzi, to ją rozdmuchać na nowo, żeby nie zakończyć takiej glorii: ty jesteś największą zakałą narodu amerykańskiego, spowodowałeś, że Ameryka jest w kryzysie. Więc ma dwa zadania, ale na tym pierwszym się koncentruje. I zobaczcie, to za każdym razem tak działa. Teraz Janet Yellen robi dokładnie to samo, musi schłodzić koniunkturę. A że w Stanach koniunktura jest dość dobra, to schłodzanie będzie moim zdaniem Ameryce trochę przeszkadzało. Ale Europie będzie bardziej pomagać niż przeszkadzać Stanom. Więc w związku z tym ten eurodolar moim zdaniem ma szansę być właśnie dzięki temu stabilny. No i to rozdawnictwo Janet Yellen, to rozdawanie pieniędzy, też się w końcu skończy, no bo tak jak wam pokazałem, ta ilość dodrukowanych dolarów będzie w 2016 roku w końcu spadała. No to tyle o Stanach, tyle o tych podwyżkach i tyle o tym, że kurs eurodolara, który właśnie solidnie spadł w 2014, 2015 trochę się pobujał, w 2016 moim zdaniem ma szansę być nudny i stabilny. No ale jeszcze ma coś urosnąć, czy może na czymś da się zarobić? Moim zdaniem właśnie na tym, na ropie, bo ten ostatni bardzo silny spadek i te wszystkie informacje już prawie włączone w ceny i z niepokojami związanymi z niepokojami i z gazem łupkowym, który tam ma być, który cały czas jest eksportowany, i z wzrostem produkcji przez Iran, i z powolnieniem gospodarczym w Chinach, i z jeszcze był jeden argument, którego teraz nie pamiętam, jeszcze z czymś. Wszystko to już faktycznie jest wrzucone w obecną informację. Zatem w związku z tym, po tak dużych spadkach i przy jeszcze trwającym wzroście gospodarczym, moim zdaniem, jeżeli na czymś mamy starać się zarobić, to właśnie na surowcach, przy czym tych energetycznych, właśnie tych związanych z częścią roponośną, czyli z ropą. I to, co się na pewno nie zmieni, to, że na polskim rynku nie będzie dużo lepiej. Bo tu macie informację o tym, ile łącznie napływało pieniędzy do rynków wschodzących, z rynków rozwiniętych. Czyli ile kapitału płynęło do emerging markets, minus to, ile płynęło do developed markets, czyli do tych dużych. I tu widać taki bardzo duży wzrost, 2010, 11, 12, było super, a od tego czasu sukcesywnie ta ilość skumulowanych napływów w zasadzie zamienia się w deficyt. To się moim zdaniem nie odwróci w 2016 roku. Czyli dalej będzie tak postępować. A jeżeli będzie dalej tak postępować, to automatycznie niestety dla Polski, dla polskiej giełdy, jakbyście chcieli coś kupić, no to to lepiej walutę z tego wszystkiego. Bo w moim odczuciu złoty dalej będzie słaby, w obligacjach będzie przecena, a na akcjach, zwłaszcza w pierwszym kwartale, w zasadzie w pierwszej połowie roku będzie słabo. No i mogę powiedzieć, że nie wymyśliłem tego dzisiaj na wasze spotkanie specjalnie, tylko na dnarynków.com możecie sobie zobaczyć, że ta prognoza była wcześniej publikowana. Co do słabości złotego, to już i sile, i zwłaszcza sile dolara, no tak gdzieś od października mówiłem, nawet taki specjalny odcinek wrzuciłem, kupuj dolary, gdzie niektórzy mówili, już jest po 3 zł, 3,80, przecież już droższy nie będzie. Dzisiaj jest chyba po 4,04. Jak dobrze pamiętam. No to teraz, gdzie na tym złotym będzie najciekawiej? Nie na franku, bo moim zdaniem frank po tym ostatnim wystrzale prawie równo rok temu, 15 stycznia 2015 roku, po tym wielkim wystrzale złapał się w takiej nudnej stabilizacji, też tam pomiędzy 3,80, 4 zł. I ten 2016 rok moim zdaniem, jeżeli ktoś ma kredyty we frankach i liczy na to, że frank będzie tańszy, to niech nie liczy. Nie widzę większych szans, żeby frank był słabszy, a złoty mocniejszy do franka. No nie wiem, jakie złoża uranu, czy złota lub ropy musielibyśmy znaleźć, najlepiej gdzieś tu w okolicy Warszawy, żeby ten trend się odwrócił. No w sensie przy obniżkach stóp procentowych w Polsce, przy tych reformach, które są planowane, no nie ma moim zdaniem żadnej szansy, żeby frank był tańszy. Ale dobra informacja jest taka, że też nie powinien być mocno droższy. Czyli takie 4,0. 4,05, może 4,10, no to nie ma co się bawić w aptekarza, mnie aż takie dokładne punkty nie interesują, ale cały rok zamkniemy znowu takim trendem bocznym. No to tutaj będzie nudno, a gdzie będzie ciekawiej? O tu, zdecydowanie będzie ciekawiej. Na kursie dolara do złotego i szczególnie dolara, pod tym względem moim zdaniem ma szansę być niezłe rally.
czyli solidny wzrost, zwłaszcza w pierwszym kwartale. Moim zdaniem właśnie w pierwszym kwartale będzie taka próba zdyskontowania wszystkich ewentualnych podwyżek stóp procentowych w Stanach, a w związku z tym tu będzie w pierwszym kwartale wyżej, potem pewnie jak zawsze wydarzy się jakaś korekta, no po każdym wzroście, o tutaj po tym wzroście w zeszłym roku też wydarzyła się korekta, a potem znowu było wyżej. Więc 2016 rok rokiem dolara. No to te dolary w oczach wszystkim się przydadzą, bo też będą więcej warte. To jest jedna rzecz. Przedostatnia informacja to oczywiście rentowność 10-letnich obligacji polskich, czyli ogólnie dług polski. Wy pewnie w to nie inwestujecie, ale znaczna część rynku, z którym miałam styczność, no jednak patrzy na rentowność. I tutaj niestety będzie jeden kierunek, kierunek w górę. Będzie po prostu taniej, no bo na rentownościach, jak rentowności rosną, to ceny spadają. I tu rentowności moim zdaniem będą rosły. Obniżki stóp procentowych wcale temu nie pomogą, bo zacznie się granie pod to, jak duży będzie deficyt w Polsce w 2017 roku, a że on będzie większy, no to jak czegoś jest więcej, to tanieje, a będzie więcej obligacji, no to one będą taniały. Proste pod tym względem. Więc akurat bezpieczeństwa w polskich obligacjach bym nie szukał, a WIG20, czyli ten nasz rodzimy rynek z książęcej 4, no moim zdaniem dalej będzie wracał do przeszłości. Minęliśmy już chyba Konstytucję 3 maja, tak? Pewnie jesteśmy poniżej 1790, gdzieś tam już poniżej. Jak przynajmniej zaczynaliśmy to spotkanie, to byliśmy poniżej. No i myślę, że pod tym względem nie ma co spodziewać się fajerwerków. Grupa sugeruje, że Grunwald już mijamy. Myślę, że to jest jednak mocne nadużycie. Chociaż kiedy Państwo to oglądają, może już Grunwald został dotknięty. I WIG20 pod tym względem myślę, że nadal będzie słabszy. To, gdzie ewentualnie można szukać tych zysków, no to wtedy w tych mniejszych spółkach. Chociaż może zyski to za... do Witorii Gdańskiej, jak? Chrzest Polski 1500. Pojawiają się też propozycje chrzestu Polski, to może w części pytań. Ja kończąc tylko tą część, powiem, że moim zdaniem na tym polskim rynku w tych małych spółkach, no może jeszcze jakieś zyski uda się wycisnąć, ale to znowu jest bardziej gra selekcją niż alokacją. Ja osobiście bardziej się zajmuję alokacją, czyli wyborem rynków, a nie selekcją, czyli wyborem konkretnych spółek, bo przy tym dokładnie tak samo jak Wy, trzeba siedzieć dużo więcej, dużo dłużej nad konkretnymi sprawozdaniami. Tak samo jak Wy, siedząc nad sprawozdaniami, jak Wy siedząc nad terminalami, no nie ma się nigdy pełnego obrazu sytuacji. Więc pod tym względem jest moim zdaniem trudniej. No to było o WIG-u, było o wzrostach, było o spadkach, jest 11.40, czyli zgodnie z moim harmonogramem zająłem Wam równo godzinkę. A teraz myślę, część oficjalną możemy zakończyć, przejdziemy do części pytań. W pierwszej części tej prelekcji mówiłeś o tym, że właściwie wszyscy tracą. To takie jest Twoje po prostu zdanie i teoria czymś potwierdzona, bo tak przynajmniej zrozumiałem, tak? Czy to jest tak, że po prostu sukces jednej osoby okraszony jest tysiącami porażek? Bo jaki wniosek? No, na tak postawione pytanie odpowiem 3 razy tak. W sensie, czy sukces jednej osoby jest okraszony 1000 porażek? Tak, jak najbardziej. No, w sensie, my widzimy tych, którym się udało, nie widzimy tych, którym się nie udało. I jest prosta statystyka, która nawet jak zrobicie research wśród, powiedzmy, swoich znajomych, czy ludzi, z którymi macie okazję współpracować, no ilu im się tak naprawdę udało? Przez naprawdę udało, rozumiem, nie udało w ostatnim tygodniu zarobić, czy nawet miesiącu. Każdy może mieć dobrą pasę, absolutnie. Tylko ile włożyli w ten biznes, a ile z niego wyjęli, to jest jedna rzecz. A druga, ile czasu na to poświęcili. No bo jeżeli ja zarobię 1000 i będę chodził zadowolony, ale świetnie zrobiłem 1000, ale poświęciłem na to cały miesiąc, no to sorry, ale to w Biedronce spokojnie ludzie zarabiają dużo więcej. Więc nie wiem, czy to jest wtedy sukces. Można się cieszyć, że zarobiłem, ale przez pryzmat tego, ile czasu poświęciłem. I tu absolutnie jestem przekonany, że z ludźmi, z którymi ja miałem okazję współpracować, wszyscy mówili, że no tak fajnie, jak się coś zarobiło, ale jednak chyba jednak za dużo czasu. Ja sam miałem okazję tego doświadczać. Sam też, kiedy zaczynałem, też początkowo wzrosty, fajnie, rachunek rośnie, jest elegancko. A potem sukcesywnie to sobie spadało. I do tej pory trzymam ten rachunek w sumie tylko po to, żebym co roku dostawał wyciąg z informacją, no zostało 20 zł. No pamiętam te 20 zł, gdzie było dużo, dużo, dużo więcej. Więc to jest jeszcze jeden element. A co do tego, czy to jest moje tylko odczucie, czy cała statystyka? Nie słyszałem o żadnych takich
zbiorczych zestawieniach, jak ludzie zarabiają lub tracą na rynku forexowym, czy ogólnie kontraktów terminowych, to co pokazała Komisja Nadzoru Finansowego, to tam te zestawienie, że tam 80 czy 90% klientów traci i średnia żywotność rachunku to jest tam w okolicach 3 miesięcy, 5 miesięcy. Więc opierając się na tym, myślę, że spokojnie można stwierdzić, że to są i tak lepsze dane niż pokazuje rzeczywistość. No w sensie, bo jeszcze jest ktoś, komu się w tej chwili udaje, ale grono tych nieudających się rośnie zdecydowanie szybciej niż tych, którym się udaje. A te przykłady, które pojawiają się, że jest super, no niestety tylko działają jak magnes, no nie? Przyciągają innych, którzy tak trochę jak lemingi biegną, skaczą i mówią, ja też będę latał. Superman tylko jeden, no nie? A mam drugie pytanie jeszcze. A nie sądzisz, że problem tych krachów, które pokazywałeś, tak? Takich tam flash i tak dalej, tak? Mhm. To jest trochę taki problem strukturalno-techniczny dla takiej giełdy amerykańskiej, bo przecież na przykład u nas w Polsce są widełki, tak? Więc mogłoby to w jakiś sposób powstrzymać przed takimi pomyłkami czy po prostu krachami, gdzie w ciągu minuty czy dwóch tak, jakaś spółka zjeżdża na przykład o 80%, tak? Mhm. Nie, oczywiście jest część związana z problemem technicznym. Tam też te spadki były nawet ochrzczone jako flash crash, dlatego że tam argumentów, dlaczego tak spadło, jest sporo. Tam, że ktoś się oparł i zamiast 100 tysięcy to grubym palcem nacisnął 100 milionów. I zaczęła się wyprzedaż. Jest sugestia, że to było te high frequency trading, te algorytmy, które tam działają i one faktycznie spowodowały wielkie spadki. Że gdzieś zabrakło prądu, jakiś komputer się wyłączył, w związku z tym zniknęły zlecenia, no to wszystko poleciało na dół. Argumentacji, dlaczego tak się stało z punktu widzenia technicznego, może być mnóstwo. Jestem przekonany, że duża część tego problemu jest problemem czysto technicznym. Tyle tylko, że nie jesteś w stanie w żaden sposób przewidzieć, kiedy to wystąpi, a jeżeli już wystąpi, nie jesteś w stanie na to zareagować. Na polskiej giełdzie, okej, tu nie ma tego problemu, tylko że też nie ma takiej płynności, a więc nie będzie tak dużego kapitału inwestowanego w takim czasie. No nie mielibyśmy, nie ma możliwości nawet na polskich spółkach zainwestować więcej tam niż 15, 20 milionów złotych, co dla zagranicznego inwestora nie jest dużym kapitałem. No mówimy o 5 milionach dolarów. Więc tutaj ten kapitał nie przyjdzie, tu nie będzie takich krachów, ale tu będą takie otwarcia. Hyc w dół, hyc w górę. No to czym to się różni od normalnego krachu? Takie świadomość tego, że to jest tylko problem techniczny, moim zdaniem niczego nie rozwiązuje. W sensie niczemu nie pomaga. A mam jeszcze jedno pytanie a propos rzeczywiście tych obligacji, które tutaj wspominałeś, bo na przykład obserwuję sobie obligacje Getin Nobel Banku, gdzie tam rentowność powiedzmy sięga nawet na niektórych papierach 10%. No, 15 chyba w niektórych miejscach było. Tak, to nie widziałem, ale czy uważasz, że nie wiem, istnieje ryzyko, że w Polsce na przykład bank się może zawinąć i rzeczywiście ta druga strona nie dostanie kasy z tego tytułu? Mhm. Jeżeli jesteśmy przy polskim rynku i poruszyłeś kwestię tych przecenionych obligacji Getinu, to moim zdaniem, jeżeli mogę wam powiedzieć na czym się da zarobić, no to właśnie dla mnie takie obligacje dużego polskiego banku są trochę zakładem o to, czy polski system finansowy przetrwa. No bo jeżeli taki Getin miałby mieć problemy i miałby przez podatek bankowy, przez restrukturyzację kredytów frankowych, tudzież jeszcze przez coś dodatkowego dostać w kość, przez niższe stopy procentowe dostać w kość i się rozłożyć, to jest na tyle duży bank, że no polski system finansowy tego nie wytrzyma. Więc w sensie wtedy będziemy powtarzali historię zagranicy i będzie państwo ratowało banki, w zasadzie cały sektor finansowy. Więc moim zdaniem warto w takie obligacje inwestować, no bo zakładam, że jednak polski system finansowy przetrwa. Czyli nikt nie pociągnie za spust mówiąc, nie no, ma być podatek bankowy i ma być przewalutowanie kredytów frankowych, a to, że jakiś bank się rozsypie, to mnie nie obchodzi. No bo za chwilę Narodowy Bank Polski będzie to musiał wszystko ratować. Więc to jest przykład tego, kiedy moim zdaniem jest rynek nieefektywny. No bo nie zakładam aż na 10%, że polski system finansowy się rozsypie. Więc pod tym względem nie wyobrażam sobie tego w polskich warunkach. No, będziemy wtedy mieli zupełnie inne problemy, jeżeli to się wydarzy. Mam nadzieję, że to odpowiada na twoje pytanie, a od razu daję podpowiedź, gdzie inwestować. Czy są jeszcze jakieś pytania? Kolega z mikrofonem tańczy, tak szuka. Szkoda, że kamera nie może go pokazać, tak. Powiedz mi, na jakiej podstawie twierdzisz, że ropa nie pójdzie niżej?
Ja wiem, że jest teraz niska rentowność, że praktycznie na minusie wszyscy wydobywają, ale z drugiej strony to nie ma możliwości przewidzenia tak na 100%, że pójdzie do góry jednak, tak? Nie, absolutnie, w sensie to jest tylko... Szeluje po dnie, ale może zejść jeszcze niżej. Tak jak dzisiaj skoczyło to, powiedzmy sobie, w ciągu 3 dni chyba, ile tam? 6 dolarów, tak? Mhm. Z 36 na 30 tam mniej więcej. Z 38,50 na 32,50. Mhm. Dzisiaj już odbija, ale generalnie to... Tak, znaczy to... Ciężko przewidzieć, nie? Przewidywanie jest rzeczą trudną, szczególnie jeżeli dotyczy przyszłości. Tak zasadniczo. I żeby być precyzyjnym, nie mówię, że ropa już nie spadnie, że teraz to jest takie twarde dno i choćby wszystko się waliło, to ropa będzie stała. Zwłaszcza, że lubi okrągłe poziomy, nie? No, poziomy okrągłe są ładne, dlatego że są okrągłe. To trochę jak z winem. Tanie wino jest dobre, bo jest tanie i dobre. No to tak samo z okrągłymi poziomami. Są ładne, dlatego że są okrągłe. I to, co ja uważam, że nie, że będzie już teraz twarde dno tej ropy. Ona, nie wiem, może spaść jeszcze sobie 5, 10, może nawet 15%. To mnie w takiej skali nie interesuje. Ja uważam, że w całym 2016 roku ropa będzie droższa. Od tych, jeżeli mamy się zakładać o konkretne poziomy, to od tych poziomów, które są na początek roku. Czyli od tego momentu faktycznie, moim zdaniem, na koniec roku powinno być wyżej. Istotnie wyżej. Nie nominalnie, to nie znaczy, że będzie 150, tylko procentowo wyżej. A na jakiej podstawie? Wszystkie surowce, które bardzo gwałtownie taniały, potem i już absorbowały te szoki gospodarki, czyli to już faktycznie mamy, bo to się działo przez cały 2015 rok, stąd była deflacja, to już w 2016 roku automatycznie ten element znika z elementów statystycznych, to jest taki efekt bazy, który wychodzi ze statystyki, czyli przestaje pojawiać się ten czynnik spychający dalej ropę, taki, że spadło i będzie dalej spadało, to jest jeden element. Dwa, gospodarki moim zdaniem nie są w tak fatalnym stanie, żeby ropa była aż tak tania. Po drodze pozamykano wszystkie, które się dało, te szyby wydobywcze w Stanach, tam te ilość rig oils, tych wydobywczych szybów wiertniczych, tam zleciała o 75%. I one sukcesywnie są wygaszane. Plus rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie to moim zdaniem coś, co w 2016 roku ma szansę wykiełkować. Czyli generalnie wojna na Bliskim Wschodzie. Czemu nie? Czemu nie? W sensie Arabia Saudyjska z Iranem się strasznie nie lubią i biją się tak trochę pod płaszczykiem Syrii, ale potem może to wejść w trochę bardziej otwarty konflikt. A wtedy sobie wszyscy przypomną, tam jest cieśnina Ormus, oni ją mogą zablokować, albo inna, na którą trzeba zwracać uwagę. I momentalnie może być wyskok. Nastroje polityczne to jest jeden element, który powoduje wzrosty, nastroje czysto gospodarcze to jest drugi element, który moim zdaniem spowoduje wzrosty na ropie. A poza tym ta pierwsza faza inflacyjnego wzrostu w gospodarkach bardzo gospodarkom pomaga. I moim zdaniem właśnie po tej fazie deflacyjnej wchodzimy w część inflacyjną. No to teraz na początku ta inflacja musi tylko trochę drgnąć. A wystarczy, że zniknie element statystyczny z czynnika ropy, czyli tego dużego po dużym spadku ropy wejście na ten sam poziom, który był w zeszłym roku. I momentalnie się okaże, że nie mamy deflacji, tylko tą inflację na poziomie 1. Wszyscy się ucieszą, dalej pieniądze będą płynąć. Moim zdaniem końcówka roku dla ropy powinna być lepsza. Dobrze, powiedziałeś o polskiej giełdzie, że generalnie powinna spadać, tak? Dalej. Czy nie uważasz, że manipuluje nią grupa ludzi, którzy mają, powiedzmy sobie... Nie. Jakieś grupa informacje... Grupa trzymająca giełdę. No, podobno taka grupa jest, nie? Mój kolega powiedział, że jest to... że jest to, powiedzmy sobie, zorganizowana grupa przestępcza, nie? Generalnie ja... Już tak nas nazywają. Nie schlebiaj sobie. Generalnie ja uważam, że coś w tym jest, że jeżeli chcą podbić kurs, to tam zbierą się w paru i po prostu robią z nim, co chcą, tak? Manipulują. Nie wiem, co o tym sądzisz. Na pewno wiesz więcej ode mnie. Poczułem się jak na komisji śledczej. Ja nie wiem, ale pan na pewno wie. Proszę mi powiedzieć. Więc może na tak postawione pytanie odpowiem, no nie znam nikogo z grupy trzymającej giełdę. Jeżeli znam, to się nikt do tego nie przyznał. W sumie może i lepiej. Nie sądzę, abyśmy byli aż tak intratnym kąskiem, którym warto byłoby manipulować w jedną lub drugą stronę. Oczywiście
fundusze, które mają duży kapitał. Mała płynność, tak? Czyli można pobawić się. Tak, ale to nie jest manipulacja. No, w sensie, jeżeli chcę coś kupić, a jest mała płynność, no to co tam nie kupować? No kupię, tylko efektywnie będę podbijał cenę. No to z jednej strony to może wyglądać dla kogoś, kto czeka i czai się jak tam myśliwy w lesie, że kupi sobie jak tylko spadnie do poziomu X, a ten duży gracz przychodzi i mówi, no muszę kupić teraz, bo jak nie, to jak cena będzie 12% wyżej, to ja dalej będę kupował. Więc oddzieliłbym kupowanie pod... takie budowanie portfela pod manipulację. Manipulacja jest jakby czysto zdefiniowana no, jako przestępstwo. Nie, na polskim rynku jako całości, bo nie wiem, może w poszczególnych spółkach to bylibyście w stanie wynaleźć, że tutaj było coś ciekawego, ale ja na to w ten sposób nie patrzę. Ale na całym polskim rynku no, nie spodziewałbym się, że jest grupa trzymająca władzę, grupa trzymająca giełdę, która decyduje, a teraz w górę i tak jak ten cesarz u mnie pokazany, tak? Teraz w górę, teraz w dół. No myślę, że nie mieliby na tym jak po prostu zarobić. No bo skoro sami by tą giełdę podciągali lub obniżali, no to nie ma tam tyle innego kapitału. Zagranica się Polską nie interesuje, w tej chwili zwłaszcza, a gracze indywidualni to nie jest aż taki, nie wiem, tłusty kąsek, aby się nim faktycznie interesować i tak go wyciskać z każdej strony. Moim zdaniem dobre do wytłumaczenia wszystkich rzeczy, które się dzieją na giełdzie, taka teoria, ale nie przywiązywałbym się do niej. To jest tak trochę jak z tą szóstką. Nie szukałem szóstki, więc nie wiem. Nie szukajmy tutaj spisku, tak? Natomiast powiem tak, no jeden z tych, powiedzmy sobie, kolegów, miał PIT za tamten rok 120 milionów złotych, nie? Także chyba można na tej giełdzie zarobić, nie? Nie, kolegów. Także chyba jednak... coś tam wyciskają i generalnie jest to no, ten insiderski trading, tak? Znaczy, ale to insider i manipulacja to jest jeszcze zupełnie co innego, no, tak? W sensie to... Kto manipuluje? Nie, to ja powiem, nie znam nikogo, kto manipuluje. Wydaje mi się, że polski rynek nie jest na tyle interesujący, żeby nim takie numery robić. W sensie jest za mało płynny po prostu. Jak jest duża płynność, dużo łatwiej jest faktycznie... wpływać na nastroje. A jak nie ma płynności, to na jakie nastroje wpłyniesz? No, moim zdaniem... Właśnie wpłyniesz na takie, że nie pieniędzy przekonać. Ale też dużo wtedy nie zarobisz, no bo jak samodzielnie... jeżeli dużych pieniędzy nie trzeba wyrzucać na to, żeby zmienić kurs czy zmienić nastrój, to też dużo się ich nie uzyska z powrotem. No bo co, kurs wzrośnie, a jak będziesz chciał sprzedać, to automatycznie kurs spadnie. No to jest takie mieszanie szklanki, mieszanie herbaty, w której nie ma cukru, żeby była słodsza. O, wydaje mi się, że to będzie mało perspektywiczne. Dobra, następne pytanie. Tak, następne pytanie. Mówiłeś, że na Forexie raczej na demo, ale tam się tak pojawiło przez chwilę, że jakieś lokaty 85%. To jakiś bank oferuje, czy możesz rozwinąć ten temat? To jest bardzo dobre. Przepraszam, proszę o zachowanie ciszy i spokoju. Teraz będę mówił do telewidzów. W swojej pierwszej części mówiłem o tym, że lokaty stanowią 85%, ale nie, że mam lokatę na 85%. Jeżeli ktoś ma lokatę na 85%, to proszę napiszcie do mnie, ja chętnie ją obśmieję na blogu. Ja chętnie ją obśmieję na blogu, bo takich inwestycji nie ma. Mówiłem o alokacji portfela, że 85% portfela stanowią lokaty. I mam nadzieję, że to jest dość precyzyjne wytłumaczenie, o co chodzi. Ale dziękuję za pytanie. Jak się nie wie, to się pyta. Jak się nie pyta, to się nie wie nigdy, no. Jedziemy. Powiedziałeś, że tradowałeś na walutach, tak? Może opowiedziałbyś nam coś o strategii, jaką stosowałeś, o wynikach? Bo tak, powiedziałeś, że 3 lata spędziłeś na tym rynku, tak? Tak, piękne czasy studenckie, więc dla mnie studia zawsze będą się łączyły z Forexem. Jaka była strategia? No, strategia na początku bym powiedział, że była taka... jakby to powiedzieć... Nie, linijkowa, bo wtedy jeszcze nie było tak fajnych platform, jakie wy macie, tak, że można sobie wszystko wrzucić od razu, wykreślić, tam do AmiBrokera przerzucić, żeby ci wypluło analizę. To nie było aż takie proste. Ja ponieważ studiowałem matematykę i informatykę, to mogłem sam sobie tworzyć takie powiedzmy quasi strategie, które miały pomagać, ale z
perspektywy czasu to była moim zdaniem taka strategia linijkowa. Czyli patrzyłem na wykres, przykładałem linijkę i mówię, no jest punkt wsparcia. No ewidentnie tu, bo kurs już tak, to ewidentnie punkt wsparcia i... Aj, kurde, i spadł. No i się nie sprawdzało. Więc to były najprostsze rzeczy. Naprawdę, tam nie było żadnej wyrafinowanej strategii takiej przemyślanej, zbudowanej. To były czyste wskaźniki, w sumie ze 4, tak na dobrą sprawę. Takie tam stochastik, średnia krocząca jedna, druga i coś, czego nie pamiętam. No, pewnie jakieś RSI. Fibonacci to zawsze, to ulubione było. To zawsze, to Paweł Zalewski chyba ma tę swoją książkę o technikach Fibonacciego i te punkty poziomu wsparcia, punkty poziomu oporu. No tam tych punktów jest tyle, że tam ja się nie potrafię opłapać, który będzie istotny. Wtedy wydawało mi się, że wiem. W sensie byłem święcie przekonany, że inwestowanie to łatwy, szybki i najprostszy sposób na dojście do dużych pieniędzy. Teraz sądzę, że inwestowanie to możliwy sposób na zarobienie pieniędzy, ale już nie łatwy i szybki. I ta strategia zasadniczo opierała się na tym, że no jak nie mogłem, w sensie jak oczywiście nie akceptowałem strat, no bo to takie klasyczne, po co akceptować straty, zaraz się odbije. Uśrednianie do pewnego momentu, kiedy już ci przestaje wystarczać pieniędzy albo siły, żeby patrzeć na monitor. No i co? I koniec końców skończyło się to w sposób 20 zł na rachunku. Więc stratą 99,9% kapitału, no nie wiem, no tak w sensie 99 to tam na pewno byłoby z przodu. Czy coś jeszcze można by powiedzieć? Wszystkie błędy psychologiczne, które się chyba dało zrobić. I dopiero potem przeczytałem jakąś pierwszą sensowną książkę. Miałem takie Forex for Dummies, czy Forex tam dla idiotów. Takie miłe i przyjemne, gdzie zasadniczo to było tłumaczone, że każdy może łatwo zarabiać. A potem pierwsza książka, która otworzyła mi oczy, w zasadzie dwie, to Martin Pring, tam ta psychologia inwestowania i poradnik spekulanta Van Tarpa, tam giełda, wolność, pieniądze. Więc to mi się spodobało. No a potem praktycznie rzecz biorąc już przeszedłem na tą drugą ciemną stronę mocy, czyli to takie odejście od tego codziennego handlowania. Pewniejsze. Takie, gdzie czujesz człowiek bezpieczniej, no. W sensie nie muszę nad tym spędzać tyle czasu. A co tradujesz na demo, na Saxo? Nie haratam pipsów, okay, punkt pierwszy. Zawsze możesz zobaczyć na ten portfel DNA Rynków jest na portalu, więc tam widać w co inwestuję, kiedy inwestuję. Tam w tej chwili jest, tam tak, były ETF-y na polską giełdę i japońską giełdę, jeszcze na koniec zeszłego roku, tam w październiku. Są w sumie jeszcze akcje Amazona, pod tam zakupy świąteczne były kupowane, pod lepsze wyniki. Były shortowane, jest w sumie shortowana akcja Wizy na CFD, bo dzwoniono do mnie, nie, Volkswagena nie mam, ale dzwoniono do mnie chyba już no, z paroma propozycjami, że akcje Wizy trzeba kupować, więc to jest świetny moment, no to dla mnie to jest świetny moment, żeby sprzedawać. I miałaś tam znaleźć jeszcze jedna para walutowa, właśnie dolar złoty w górę, ale koniec końców na początku tego roku to nie odpaliło, bo była przerwa świąteczna i teraz tego w związku z tym nie ma, ale spokojnie też się pewnie jeszcze jakaś tam waluta znajdzie. No tak, to bardziej portfel edukacyjny na tym etapie niż faktycznie do multiplikowania. Też z jednego prostego powodu, tam jest 10 tysięcy dolarów, a więc przy transakcjach takich giełdowych koszty są bardzo duże. No bo nawet kupując tam po 1000 czy 1500 akcje, tam trzeba zapłacić z $15 prowizji. No to w tym momencie, jakbym kupował za 15 tysięcy dolarów, to zapłaciłbym tyle samo prowizji. No a przy 1500 to raptem się okazuje, że 1% oddaje no, na prowizję, ale ja się z tym godzę. No, w sensie mi to absolutnie nie przeszkadza. Więc to jest, a wszystkie zmiany bieżące zawsze na dnarynków.com można zobaczyć. O tutaj. A jak zrobiłeś, że to konto demo trwa dłużej niż miesiąc, bo wiem, że w Saxo chyba tylko do miesiąca można korzystać z demo. A, to bardzo prosto, no w sensie jako DNA Rynków poprosiłem ich, żeby mieć taki portfel, który mógłby nam prowadzić. Więc w sensie to dla nich jest rachunek, który faktycznie ja mogę pokazywać, co robię i w jaki sposób robię. Więc w sensie tak, mam chody. Tak samo, więc są ludzie, którzy mają chody, tak jak kolega powiedział. Pod tym względem wydaje mi się, że to bardzo się przydaje. No, tak, żeby pokazywać i edukować. No, z tego punktu widzenia bez edukacji nie ma szans na żadne zyski. Żadne moim zdaniem. Jak jeść jak kurczak i robić jak słoń?
bo to jest dość ciekawe dla mnie. Myślałem, że wolałbyś odwrotnie. To znaczy, no, no to jest takie, no, że kurczak zje mało, a słoń ma większy potencjał. No właśnie, właśnie, to jest takie dla mnie mało, mało, jak to powiedzieć, logiczne, tak? A, no to tu chodziło o to, że kiedy skubiemy tam te haratamy, o przepraszam, zapomniałem, haratamy, to chcemy łapać te małe zyski, tak? Łapie, ale kiedy wydarzy się i coś, czego nie jesteś w stanie przewidzieć, tak? Szóstki, której nie znalazłem, bo jej nie szukałem, to straty robią się na tyle duże, że ten kłopot robi się gigantyczny. No i teraz w sensie dlatego to jest strategia eat like a chicken, czyli tak skubię i będziesz skubał nawet może długo, ale kiedy się wydarzy dzień sądu i rynek osądzi twoją strategię, to niestety tego nie jesteś w stanie w sposób w żaden przewidzieć. Albo się wydarzy taki 15 stycznia. No, będzie. Znowu będzie... A, myślałem, że znowu będzie takie wydarzenie jak 15 stycznia. A ja mam strategię na to wszystko. Grasz tylko shorty. Tak, nic mnie zaskoczy. Większe prawdopodobieństwo jest złej informacji niż dobrej. Kolega zaproponował, żeby grać tylko shorty, w związku z tym nic negatywnego go nie zaskoczy. To jest świetna strategia, zakładająca tylko jeden mały niuans. Trzeba mieć nieograniczoną ilość kapitału, no bo w którymś momencie jak będzie rosło, no to rynki statystycznie częściej rosną niż spadają. Ale szybko ci na straty. Nie jest kurna do dołu. A, skubanie... O, to jest ciekawa strategia, jeszcze nie rozważona przeze mnie, żeby w takim razie skubać w dół, a jak urośnie, no to znaczy, jak spadnie, to przynajmniej będzie człowiek pozytywnie zaskoczony, tak? A jak wzrośnie, to będziemy ucinali te straty. Tak też można, absolutnie. Nie próbowałem tego, ale z minusem ma sens, powiem szczerze, no, ma sens. Znaczy, ale nie, z minusem, chodzi mi o to, że grać z minusem, ta strategia i minus z przodu, razy minus jeden. Taki okay. Matematyczny żart, no, z minusem. A jeszcze mam pytanie, bo jeszcze jedno pytanie, nie widziałem tych wyników z demo, jak tam wyniki, można gdzieś podejrzeć, albo tak, one są możesz nam opowiedzieć tam, coś? Tak, w sensie jest... żebym sobie przypomniał. Jest tak, w tej chwili tam to wystartowało 26 października, tam jest minus 2,5% na całym rachunku. To jest tam w 60% efekt prowizji opłaconych, no bo tam prowizja za akcje dosyć dużo zajęła i prowizja za ETF-y, bo były ETF-y i akcje na początku. Były za każdym razem ustawiane tam stop lossy, jakby idea taka, że ustaw stop lossa, bo bez tego naprawdę może być niebezpiecznie. Ale to jest ta część tylko na platformie. Jak wcześniej prowadziłem portfel DNA rynków oparty tylko na ETF-y, w sensie jeszcze wtedy nie na platformie Saxo Trader Go, to wtedy do 26 października, co też na stronie DNA można spokojnie znaleźć, wtedy wynik był od początku roku plus 3,8. Plus 3,8 od początku. I tam był przez chwilę, byliśmy w Chinach, od marca do... od lutego do kwietnia, gdzie nawet część osób wyśmiewało, że po co zlikwidowałem pozycję w Chinach, kiedy Chiny jeszcze dalej rosną, no to przyszedł 15 czerwca i od tego czasu Chiny przestały rosnąć. To jest jedna rzecz. Jeszcze pod... No wtedy już się nikt nie odezwał, wiesz? Wtedy się już nikt nie odezwał, jak zaczęło spadać. Były Chiny, była Japonia, była przez moment jeszcze Turcja na początku zeszłego roku, ale to było głównie w ETF-ach. No więc jakby sumarycznie to połączyć, w sensie te plus 3%, 3,8 z początku, plus te straty, teraz minus 1, minus 2,8, no to wyjdzie circa about na zero za cały 2016 rok. Czyli moim zdaniem najbardziej ok. W sensie ja tam celuję w jakieś takie 4-5% w skali roku netto, bez żadnych fajerwerków, ale stopień zaangażowania kapitału to był w największym momencie 40%. Na początku roku. Więc cała reszta się działa na gotówce, która nie procentuje, a jeszcze 30% trzeba by doliczyć. To już ostatnie pytanie. Mhm. Skąd tyle pesymizmu w tobie i skąd pomysł na nazwę Dna Rynków? Pesymizmu? Skąd tyle pesymizmu? Nie wiem, wydaje mi się, że jestem dość optymistycznym człowiekiem, ale jeżeli tak myślę i taki pesymizm bije, to ciekawe. A pomysł to w sumie jest taka trochę... Najgorsze to jest tłumaczyć żart, no więc teraz będę tłumaczył żart, że to jest DNA, jak fundamenty rynków, a jednocześnie można przeczytać to jako dna rynków. Więc jest DNA i dna rynków. Więc taki niuans bym powiedział.
ale najgorsze to można to wytłumaczyć dowcip, no więc taki żarcik gospodarczy. Więc to nie znaczy, że to są dna rynków, to są DNA rynków. O, może ten slajd ci pomoże. Dane tygodnia, najważniejsze wydarzenia, aktywni widzowie. Tak. Tak, to sobie tłumaczymy. Słuchajcie, jeszcze mamy 5 minut, tak 12, 15 chciałbym skończyć. Ja mam jeszcze tylko jedno pytanie odnośnie tego, opowiedziałeś nam tutaj o tym, jak analizujesz dane geopolityczne. Ja chciałem się odnieść do wzrostów na ropie. Jako analityk długoterminowy chciałbym, żebyś wypowiedział się na temat doktryny wojny morskiej, którą Stany Zjednoczone wprowadziły niedawno. Jest to doktryna dotycząca właśnie popytu na ropie, gdyż Stany Zjednoczone, jak i Chiny są głównym konsumentem tego surowca. Więc ja chciałbym wiedzieć, jakbyś się do tego odniósł, gdyby doszło do jakiejś konfrontacji pomiędzy tymi dwoma krajami, doszłoby do jakiejś blokady przykładowo morskiej. Jak byś oceniał tą sytuację w długim terminie? Jakby to mogło wyglądać? Czy w ogóle bierzecie takie analizy pod uwagę? To jest tak. Ostatnio nawet na stronie zapytał mnie jeden z widzów, jak przygotować się na wypadek wojny, która wybuchnie w przyszłym roku, w sensie gdzie zainwestować swoje pieniądze, więc powiedziałem, że zainwestować to chyba najlepiej w broń i konserwy, no bo skoro już wie, że wojna wybuchnie w przyszłym roku, no to naprawdę nie ma sensu się bawić w giełdę. Takie długoterminowe, takie rzeczy, o które ty pytasz, co z wojną morską, ja tego tak nie postrzegam, że to jest jakaś wojna morska. Flota amerykańska z pewnością jest najpotężniejszą flotą na świecie i dlatego Stany kontrolują tak naprawdę to, co się dzieje na całym świecie, bo mają gigantyczną moc rażenia właśnie w przypadku wszystkich szlaków handlowych. Zasadniczo flota Stanów Zjednoczonych versus flota całego innego świata, to Stany i tak są większe. Pierwsze pytanie, przypuszczam, że nie tylko pytającego odpowiedź będzie interesowała, od Krzysztofa FX. Ile jeszcze będzie spadać ten DAX, bo już cholery mogę dostać? Proszę o precyzyjną odpowiedź. A, nie ma problemu, dokładnie jeszcze będzie spadał 136,5 punktu. Następne pytanie. Dzięki. Proszę. Drugie pytanie powiązane jeszcze z dwoma słowami. Igor Więckowski. Pytanie odnośnie licencji. Jak wygląda sytuacja z akredytacją kierunków studiów przez KNF, które miałyby zwalniać z egzaminów? Co pan sądzi o deregulacji? Dotyczy to zarówno doradcy inwestycyjnego, jak i maklera papierów wartościowych. O, to bardzo ciekawe pytanie akurat z części legislacyjnej. Teraz, żebym nie zapomniał. Aha, pierwsze było, jeszcze raz? Jak wygląda sytuacja z akredytacją kierunków studiów przez KNF, które miałyby zwalniać z egzaminów? Dobra, już mówię. Faktycznie od 30 listopada teoretycznie istnieje możliwość, że będzie można uzyskać licencję maklera papierów wartościowych lub też licencję doradcy inwestycyjnego, kończąc kierunek studiów, który jest akredytowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do tej pory nie ma się co cieszyć. Moim zdaniem najlepszym, najszybszym, najłatwiejszym, najbardziej skutecznym sposobem zdobycia licencji jest zdanie egzaminów Komisji Nadzoru Finansowego, bo ten egzamin jest na maklera 2 razy do roku, na doradcę inwestycyjnego też 2 razy do roku. I teraz to jest najszybsze, najtańsze, najwygodniejsze i od razu będzie można tą licencję mieć. Jeżeli chodzi o tą część związaną z deregulacją, gdzie KNF będzie akredytował, to jeszcze z informacji, które ja posiadam, nie ma w tej chwili żadnej shortlisty, nie ma żadnych kierunków, które miały być akredytowane, no bo też trudno będzie moim zdaniem KNF-owi stwierdzać, czy dany kierunek, nawet jak spełnia te wymagania w tej chwili, to czy będzie je spełniał za 4-5 lat, bo zakładamy, że można by skończyć kierunek i dopiero po nim dostawałoby się licencję maklera papierów wartościowych lub licencję doradcy inwestycyjnego, ale to zajęłoby trochę czasu, trzeba by skończyć ten kierunek, a poza tym musiałoby to obejmować osoby, które faktycznie ten kierunek dopiero zaczynają. No to moim zdaniem jest najbliższy egzamin 27 marca 2016 roku. Więc jak ktoś mocno chce zostać maklerem, to zapraszamy na kurs maklerski do Związku Maklerów i Doradców, który startuje 23 stycznia i licencję maklerską będzie miał już po tym kursie, jak się przygotuje, 28 marca. Więc nie wiem, czy jest sens czekać, aż KNF zrobi jakąś akredytację, zacząć jakiś kierunek, skończyć ten kierunek, jak można za pomocą jednego egzaminu, który kosztuje 500 zł, czyli to nie są żadne duże koszty, dostać licencję i mieć ją na zawsze. To jest ta część odnośnie deregulacji i chyba jeszcze była druga część pytania. Druga część była, co pan sądzi o deregulacji? A, no i to właśnie dotyczyło makler papierów wartościowych i doradca inwestycyjny. Dobra. To wszystko. No i
Trudno mi mówić, żebym ja mówił coś o sobie, to w sensie ja jestem maklerem papierów wartościowych od 2007 roku. Jestem prezesem Związku Maklerów i Doradców, więc no, w moim odczuciu, ale też w odczuciu całego związku, likwidowanie licencji takich jak doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych jest błędem z bardzo prostego powodu, że to jest element, który pozwala się wybić na rynku pracy. To jest element, który sprawia, że małymi kosztami udowadniamy swoją wiedzę i pokazujemy pracodawcom, że faktycznie interesujemy się rynkiem nie tylko na zasadzie poklikałem sobie trochę na rachunku, tylko naprawdę wiem, jak ten rynek funkcjonuje, wiem, jak funkcjonują zlecenia, to w przypadku maklerskim, wiem, jak zbudować portfel, no przynajmniej zdaję sobie w dużym stopniu sprawę z tego, jakie są uwarunkowania prawne w całej polskiej legislacji. Więc moim zdaniem no, pójście dalej w procesie deregulacji może doprowadzić do faktu, że do sytuacji, gdzie każdy będzie mógł się podpisać makler papierów wartościowych, bo w tej chwili jeszcze to są tytuły chronione prawnie i makler papierów wartościowych i doradca inwestycyjny. No a kiedy przestaną być chronione prawnie, to każdy będzie mógł się podpisać doradca inwestycyjny. No i jest ten problem, że jak pójdziemy sobie do sklepu z garniturami i tam jest doradca klienta i powie wam, świetnie pan wygląda w tym garniturze, no to co najwyżej stracicie trochę pieniędzy, no bo się okaże, że nie wyglądacie tak super. Jak pójdziecie do sklepu spożywczego i kupicie jogurt, no to doradca klienta tam powie wam, że ten jogurt jest pyszny, no i wy go kupicie za 5 zł, nie będzie wam smakował, nigdy go więcej już nie kupicie. Tak samo jak z tym garniturem, nie założycie go nigdy więcej, nie będzie problemu. A gdzie jest problem, jak ktoś jest doradcą inwestycyjnym i będzie doradzał każdemu? No jak zainwestujesz całe pieniądze życia i oszczędności życia przez tą jedną osobę i je stracisz, no to niestety już nie ma drugiej próby. Nie możesz kupić drugiego jogurtu, tak? Nie masz drugich oszczędności na wszelki wypadek. Więc wydaje mi się, że pójście dalej w procesie deregulacji to jest po prostu droga, gdzie doprowadzimy do sytuacji, że każdy, znaczy, że świadomość ludzka będzie taka, że to są na pewno, on jest doradcą inwestycyjnym, to on na pewno wszystko wie. I na pewno można mu dać swoje pieniądze. No i potem mamy case'y Amber Gold, za które my wszyscy musimy płacić. Proste. Więc mniej deregulacji, więcej problemów. Jak się podobało, to co? Brawo! Brawo! Dziękuję. Dziękuję wam serdecznie. Samych udanych inwestycji. W tym dniu, w jutrzejszym, kolejnym, przez cały najbliższy rok. Dla wszystkich widzów również samych dobrych inwestycji w 2016 roku i dalej. Oby najgorszy rok w 2016 był taki w inwestowaniu, jaki był najlepszy w 2015. Do zobaczenia. Czyli big short.